Witajcie. Niedzielne śniadanko dotarło do mnie. Jak widać, standardowo jest chlebek, dwa rodzaje. I dzisiaj taka niespodzianka, jest jogurcik truskawkowy. No a tutaj w środeczku masełko, żółty ser, kiełbaska, pomidorek. A tutaj jakieś musli. Musli do tego jogurta najprawdopodobniej dodali, żeby sobie do jogurta to wsypać i zjeść razem, więc naprawdę całkiem fajne śniadanko. Ogólnie śniadania i kolacje to są takie dosyć, zwłaszcza śniadania, bym powiedział, to są bardzo zjadliwe. Kolacje może troszeczkę mniej, ale też są fajne. No i obiady też nie są najgorsze, pod warunkiem, że dosoli się i dopieprzy to, co się je, bo zwykle jest to wszystko jałowe. I teraz poczekamy do obiadu, co zaserwuje nam szef kuchni w dniu dzisiejszym na obiad. Dowiem się za kilka godzin i kolejna relacja będzie dołączona. A ja zabieram się za jedzonko, bo powiem szczerze, wczoraj przez to, że się tak źle czułem, to tak no, tylko dwie skibeczki na kolację, więc jestem dosyć głodny. I zacznę chyba od tego jogurcika, tak, a tą resztę sobie zostawię na drugie śniadanie. No i co my tu mamy na niedzielny obiadek? Więc standardowo woda do picia, pół litrówka niegazowana, jakaś zupka. Teraz sprawdzimy jaka. O, coś białego. Liczyłem, że będzie, że skoro niedziela, to będzie rosół, ale to ewidentnie rosół nie jest. Ogórkowa, zupa ogórkowa, ale też znowu jakaś inna, kompletnie zabielana. Ale tutaj mamy już obiad typowo niedzielny, ziemniaczki z koperkiem, schabowy, no i suróweczka. Suróweczkę mamy z, bodajże z tego, co dobrze widzę, to jest z młodej chyba kapusty plus marchewka. Także dzisiaj się ciekawy obiad zapowiada. Zabieram się za jedzonko, a później zobaczymy, co będzie na kolację. No więc, moi drodzy, czas na kilka słów podsumowania obiadu niedzielnego. No i powiem szczerze, jestem delikatnie rozczarowany. Spodziewałem się lepszego obiadu. Tak jak wspominałem, na obiad była zupa ogórkowa, zabielana. No i standardowo ona jest zupełnie inaczej tutaj robiona niż te zupy, które są robione w Wielkopolsce, tam u mnie. Tam jednak te zupy zupełnie inaczej nie tylko smakują, ale nawet wyglądają inaczej, konsystencję mają inną. Co do drugiego dania, to powiem tak, ziemniaki dzisiaj były, one są generalnie dobre, ale były to bardzo suche, więc takie zapychające. Schabowy, no nie najgorszy, chociaż na pewno mógł być lepszy, bo mógł być, wiadomo, panierka chociażby lepiej przyprawiona. No i suróweczka, nie? I suróweczka, tak jak mówiłem, ona była ze świeżo szatkowanej kapusty z marchewką. I tak naprawdę to też nie było jakieś tam rewelacyjna ta surówka, bo tam chyba poza solą też niespecjalnie była jakaś przyprawiana czymkolwiek innym, bo dosyć mocno wodę puszczała, czyli tej soli musiało być sporo i nawet ona była dosyć wyczuwalna. Więc ogólnie bym powiedział, ten obiad no taki sobie średnio najeża. Dupy nie urywa, jak to mówią. Powiem szczerze, że lepsze obiady były w ciągu tygodnia, no nie licząc tego dnia, co była kasza. Natomiast wszystkie pozostałe obiady były o niebo, że tak powiem, lepsze niż ten dzisiejszy. Z wyjątkiem tego obiadu z kaszą, który był, no to już był najgorszy i wątpię, żeby coś gorszego jeszcze tutaj nie, coś tutaj dostał takiego. I teraz, tak jak mówiłem wcześniej, poczekam sobie na kolację. Wiadomo, siesta. Książeczka,
Prawdopodobnie znowu się kimnę. Bo co człowiek tu może robić? Wyjść z pokoju nie można, za oknem nic ciekawego do pooglądania nie ma. Na laptopie też, ile można oglądać, no stop na laptopie coś. Książkę w którymś momencie, jak człowiek czyta, to przysypia, więc w standardzie pewnie przysnę. A później zobaczę, co będzie na kolację. Kto wie, czy znowu się nie obudzę. Na zasadzie takiej, że ja się obudzę, a kolacja będzie stała już na stoliku. I dotarła kolacja. Standardowo dwa rodzaje chleba, czyli razowy i ten zwykły. A oprócz tego no mamy serek topiony, pół serka właściwie, masełko, musztarda, no i smażona kiełbasa z cebulą i z papryką, także ciekawie całkiem się to zapowiada. Zabieram się za chwilę za jedzonko, herbatkę już sobie zrobiłem, miętową. No i właściwie to na dzisiaj by było na tyle. Do zobaczenia. Życzę wszystkim dużo zdrowia. Trzymajcie się. Siemano.